Czy ekshumacja w Jedwabnym to konieczność? To gorące pytanie w telewizji w Polsce.pl we wtorek, 23 kwietnia. Ze mną w studiu profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości. Wracamy do tego tematu, proszę państwa. Powiem szczerze, że bardzo chciałem, aby w tej audycji uczestniczył profesor Andrzej Kola, czyli bardzo doświadczony, wybitny archeolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ma w swojej karierze między innymi pracę w Katyniu, w Charkowie i również pracę w Jedwabnem właśnie w 2001 roku. Niestety odmówił on udziału, bo jak powiedział, ma już dosyć tego tematu, czuć było taką dużą gorycz z powodu tego, w jaki sposób te ekshumacje, te prace wyglądały w 2001 roku. On je zresztą nazywa do dziś, również w rozmowie ze mną użył tego terminu, pseudoekshumacjami. Tak też o nich pisał w swoim sprawozdaniu, które, co ciekawe, panie profesorze, do dziś nie jest jawne. Nikt go nie upublicznił, znamy tylko fragmenty. Ale w Google'ach fragmenty można znaleźć, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak pan jest. Profesor pisze o pseudoekshumacjach. Chciałbym mu jednak na chwilę oddać głos, bo jest taki dokument dwudziestokilkuminutowy, który też można znaleźć tylko i wyłącznie w internecie. Żadna duża telewizja go nigdy nie pokazała. Autorem jego jest Artur Janicki. Film nosi tytuł Jedwabne i tam profesor Kola się wypowiada w jednym z najciekawszych wątków dotyczących Jedwabnego. Posłuchajmy. W obrębie stodoły, ale także i w obrębie badanych mogił natrafiono na łuski od karabinu typu niemieckiego Mausera, wyprodukowane w różnym czasie, także w latach I wojny światowej, ale najmłodszą łuską jest łuska datowana na Denku na 39 rok. W archeologii datuje się zespół, a ta stodoła wraz z mogiłami jest zespołem archeologicznym jednorodnym, którego zanik nastąpił w jednym czasie. To musiało nastąpić więc po 39 roku i ta łuska jednoznacznie chyba mówi nam o tym, że jednak strzelano po 39 roku w tym miejscu. Tych łusek mamy kilkadziesiąt z obrębu stodoły, ale podobne łuski znajdowane były i na zewnątrz stodoły w tym rejonie. Znaczy, że strzelano i na zewnątrz stodoły i wewnątrz. W mogile na zewnątrz stodoły na głębokości około 1 metra natrafiono na płaszcz pocisku pistoletowego, ale z wytopionym, ołowianym rdzeniem, czyli już bez rdzenia. W naszym przekonaniu to jest ślad, że także do ofiar strzelano z broni ręcznej. Tyle profesor Andrzej Kola w filmie sprzed lat. Ten film był z jednym ze spotkań z historykami, emitowany na takim telebimie, można powiedzieć, dlatego taka, nie inna jego jakość. Ja przypomnę, że o tym wszystkim piszemy w nowym numerze tygodnika Sieci, gdzie nazywamy Jedwabne niebezpiecznym tematem i pytamy, czy kwestia ekshumacji wywoła konflikt z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Czy wyjaśni, kto stał za zbrodnią? Panie profesorze, ten wątek, który przed chwilą słyszeliśmy, tych łusek, one nie wszystkie zostały zbadane, nawet te, które odnaleziono w tej mogile. Tak, co on nam mówi? Z tego, co pamiętam, to problem polega na tym, że pan profesor Kola zdołał zbadać tylko fragment tego stanowiska archeologicznego i prace zostały powstrzymane z powodów politycznych, można powiedzieć, a nie merytorycznych. I w związku z tym sam ten fragment nie stanowi dowodów dotyczących całości placu. I problem dziś dla nas jest taki, że żeby wiarygodność tych znalezisk była autentyczna, to musi istnieć potwierdzenie, jeżeli w ogóle jest takowe potwierdzenie, że te łuski znajdują się także w innym miejscu, nie tylko w tej jednej części. To jest między innymi powód, dla którego strony, które debatują na temat Jedwabnego, nie wszystkie chcą przyjmować osiągnięcia dotychczasowe pana profesora Koli do wiadomości. No ale to nie wina pana profesora, że mu nie pozwolono dalej prowadzić pracy. My w związku z tym jesteśmy jako historycy zajmujący się II wojną światową bardzo zainteresowani tym, żeby one mogły zostać
wznowione, te prace archeologiczne, bo nie ma jakiegokolwiek zamiennika, jeśli chodzi o szukanie tych informacji pierwotnych dotyczących obecności Niemców, obecności w związku z tym także uzbrojonych niemieckich żołnierzy. Mamy świadomość, że akta powojennej sierpniówki są wewnętrznie sprzeczne. Mamy świadomość niewiarygodności podstawowych świadków służących oskarżeniu wtedy w tych latach i miesiącach i tygodniach tego procesu, ale także latach, dlatego że sami oskarżeni wiemy, że zmieniali pod wpływem sytuacji zewnętrznej, zmieniali swoje zeznania. Mamy w związku z tym niewiarygodne źródło i w oparciu o to niewiarygodne źródło nie jesteśmy w stanie dociec rzeczywistości, czyli prawdę o tym, co tam to się już tylko dodajmy, wydarzyło. Bez archeologii dlaczego, nie dlaczego mamy ta archeologia jest możliwości. Tak niedoskonała, bo wtedy uzgodniono, zgodził się na to ówczesny minister sprawiedliwości, którym był świętej pamięci Lech Kaczyński po rozmowach z rabinami, tak żeby nie naruszać tradycji religijnej żydowskiej, czyli nie podnosić szczątek w czasie ekshumacji, choć jak się okazuje, prawo halachiczne wcale tego nie zabrania. Pisał o tym nawet Piotr Kadlcik, były przewodniczący warszawskiej gminy żydowskiej, że jest wiele opinii rabinów o tym, że ekshumacje są dopuszczalne, a niektórzy nawet uważają, że w Jedwabnem ekshumacja powinna się odbyć. Przy naszym telefonie jest Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich państwa. I zaczniemy rozmowę z panem od tego pytania, nad którym już chwilę się głowimy z panem profesorem Żarnem, czyli czy ekshumacje w Jedwabnem, powrót do nich, to konieczność, aby dotrzeć do prawdy i aby uzdrowić relacje Polski z Izraelem? To jest źle postawione pytanie, panie redaktorze. Bo po pierwsze, oczywiście, żeby dotrzeć do prawdy, to trzeba przeprowadzić tę ekshumację. To jest jasne. To znaczy, tak jak zresztą tu było mówione, mamy zupełnie niewiarygodne śledztwo w tej sprawie, mamy niedokończone ekshumacje, mamy nieprzeprowadzone dowody tak naprawdę archeologiczne, które no, mają tutaj w tym akurat przypadku, w tym jak ta sprawa wygląda, powinny mieć decydujące znaczenie. Natomiast dlaczego to jest źle postawione pytanie? Dlatego, że jego druga część, zakładająca, że prawda o Jedwabnym pozwoli nam uzdrowić relacje z Izraelem, jest o tyle niewłaściwie, że no właśnie problemem jest prawda historyczna w relacjach z Izraelem. To, co obserwujemy dłużej niż rok, bo przecież te kampanie oskarżania Polaków o współudział w Holokauście trwają tak naprawdę od dekad, to jest pokłosie zupełnie wręcz przeciwstawnych z jednej strony narracji historycznej izraelskiej na temat II wojny światowej, a z drugiej strony no, faktów na temat II wojny światowej, które staramy się eksponować w Polsce. Prawda jest taka, że budując nowoczesne państwo i nowoczesny naród izraelski, Żydzi, zwłaszcza po 1967 roku, oparli się nawet nie tyle na Torze i na judaizmie, co na mitologii powstałej na faktach o Holokauście. A ta mitologia zakłada dwie rzeczy. Po pierwsze, Holokaust, ludobójstwo dokonane na Żydach jest absolutnie wyjątkowe w skali świata, historii, jest czymś, co nie da się z niczym innym porównać. I drugi, i w związku z tym jakby no, Żydzi są ponownie tym narodem wybranym, tylko teraz tym wybranym narodem ofiar. A druga część tej mitologii, która jest skrzywiona przez Izrael i przez środowiska żydowskie na świecie, to że właściwie wszystkie narody europejskie poza żydowskim to były narody sprawców albo współsprawców. Ze względu na bieżącą politykę wyłączona jest tego tylko Rosja sowiecka, dlatego tak też Izraelczycy dobrze się dogadują z Moskwą na temat narracji historycznej sprzed II wojny światowej. Panie pośle, to pójdźmy krok dalej w kwestii stosunków polsko-izraelskich i zapytajmy o to, co jest nad nimi, albo raczej co jest z nimi nierozerwalnie związane, czyli stosunki polsko-amerykańskie. W tym studiu kilka tygodni temu pani doktor Ewa Kurek, historyk, w rozmowie zresztą z profesorem
Żarynem, ujawniła taką swoją prywatną rozmowę z wicepremierem Glińskim, który miał jej powiedzieć, że nie będzie ekshumacji w Jedwabnem, bo nie chcemy zadrażniać relacji z Waszyngtonem, bo jeśli byśmy przeprowadzili takie ekshumacje, to Amerykanie nie przyślą tutaj swoich wojsk. Później wicepremier Gliński zaprzeczał, że takie słowa miały z jego ust paść, no ale wiemy, że takich sygnałów dotyczących tego, że Wielki Brat za oceanem wnikliwie patrzy, co jest między Warszawą a Tel Awiwem, jest więcej. I mieliśmy chociażby tę notatkę z zeszłego tygodnia, ujawnioną przez redaktora Stanisława Michalkiewicza. Chciałbym, abyśmy posłuchali fragmentu tej notatki. To jest zapis rozmowy Jacka Chodorowicza, pełnomocnika MSZ do spraw kontaktów z diasporą żydowską, z Tomasem Jastgerdim, pełnomocnikiem Departamentu Stanu USA do spraw Holokaustu. Posłuchajmy. Konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż sprawa restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 roku jako roku wyborczego w Polsce z podstawowym terminem w postaci wyborów do parlamentu na jesieni 2019 roku. Podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy JUST, strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu. Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to proces z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskich, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym, mających na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat, które jego zdaniem mogą mieć częściowy charakter. Podkreślił, że strona amerykańska nie oczekuje i nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym, natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania nie mające wymiaru publicznego i formalnego. Panie pośle, zwracam się tutaj do Roberta Winnickiego. Czy jest się rzeczywiście czego bać, że Amerykanie jakoś nas ukarzą za złe stosunki polsko-izraelskie? Czy powinniśmy się obawiać tego, co wybrzmiewa z tej notatki, czyli kwestia restytucji mienia pożydowskiego, bezspadkowego dla organizacji żydowskiej, a chodzi tutaj o przecież miliardy dolarów? I kolejne pytanie na konferencji prasowej, na której opowiadali państwo posłowie narodowców o tej notatce, poseł Wilk wyciągał taki wniosek, że oto widzimy jednoznacznie, jakoby polski rząd czapkował Amerykanom i już niemalże zgodził się na te żądania, które przed chwilą mogliśmy w tej notatce dostrzec. Skąd taki wniosek, skoro ta notatka o tym nie mówi? Panie redaktorze, jest, nie ulega wątpliwości, że rząd się zapędził w kozi róg. Stawiając taką, a nie inną diagnozę geopolityczną i ją realizując, jest skrajnie uzależniony dzisiaj od Stanów Zjednoczonych. A co za tym idzie, jest skrajnie uzależniony od humorów lobby żydowskiego, które jest bardzo wpływowe w Stanach Zjednoczonych. Chciałem zacząć mówić naprawdę o tym otwarcie. No i teraz z lobby żydowskim w Stanach Zjednoczonych mamy napięku w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest sprawa polityki historycznej. I naprawdę tutaj przez lata i dekady będzie trwał ten spór, ponieważ nasza historia jest kamieniem obrazy, prawda historyczna II wojny światowej jest kamieniem obrazy dla żydowskiej narracji na temat tejże wojny i dla pewnej mitologii zbudowanej wokół Holokaustu. A drugi obszar to oczywiście te roszczenia majątkowe. I tutaj niestety wszystko wskazuje na to, że strona amerykańska wyczekuje, no jakby traktując w ten sposób rząd, traktując dobrze rząd, ale niekoniecznie traktując dobrze Polskę, wyczekuje z realizacją i naciskiem konkretne rozwiązania do jesieni, kiedy to będzie już po wyborach, po to tylko, żeby później no, przystąpić do zwiększenia tego nacisku politycznego. Przypomnijmy też, że do października mają być szacowane te wartość tego mienia bezspadkowego. Kongres wtedy będzie o tym poinformowany. Panie pośle, w takim razie pozwólmy odpowiedzieć przedstawicielowi, jakby nie patrzeć, obozu rządowego, senator Prawa i Sprawiedliwości, profesor Jan Żaryn. Panie profesorze, jest się czego obawiać? Po cichu Amerykanie jednak wymuszą na nas rozwiązanie kwestii restytucji tego mienia? Mam nadzieję i wrażenie do dziś i jeszcze przez następne, mam nadzieję, miesiące i lata,
że dopóki rząd w Polsce będzie rządem Prawa i Sprawiedliwości, to Amerykanie i żydowskie środowiska mieszkające w Stanach Zjednoczonych, bardzo silne, jak słusznie mówi pan poseł Winnicki, nie uzyskają tegoż mienia bezspadkowego i otrzymują środowiska i amerykańskie, i żydowskie w Stanach Zjednoczonych jednoznaczne w tej kwestii sygnały ze strony polskiej, to znaczy sygnały mówiące o tym, że kwestia bezspadkowej własności przechodzącej na niewiadome podmioty nie mieści się w prawie polskim, a z drugiej strony niewątpliwie to my jako Polska i Polacy nie byliśmy w żadnym stopniu sprawcami nieszczęścia żydowskiego w czasie II wojny światowej. Trzeba tych sprawców szukać zupełnie gdzie indziej, to znaczy po stronie Niemiec, i w związku z tym zarówno kwestie historyczne, jak i kwestie majątkowe nie mogą być i nie będą rozwiązane przez Polskę i Polaków. Natomiast ta notatka w tej wersji, jaką słyszeliśmy i mogliśmy to przeczytać, mówi tylko i wyłącznie o analizie, która zachodzi w rozmowach między urzędnikami, i niewątpliwie trzeba się liczyć z tym, że my Polacy będziemy poddawani presji różnorodnej ze strony także naszych sojuszników amerykańskich, i my jednoznacznie będziemy stronie amerykańskiej opowiadać, że interesem wspólnym, a więc także amerykańskim, jest obecność takiego rządu jak Prawa i Sprawiedliwości na terytorium Polski, tak, a nie było, innego. Oby tak było oficjalnie i nieoficjalnie we wszelkich możliwych rozmowach z Waszyngtonem. Bardzo dziękuję. Profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem w studiu. Przy naszym telefonie Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję za udział w audycji. My za chwilę do tematu wracamy. Będziemy rozmawiać o stosunkach polsko-izraelskich, ale też wrócimy do Pruchnika i do sądu nad Judaszem. Bądźcie państwo z nami.